Siemanko, nazywam się Rio i witam Was serdecznie w pierwszym odcinku z cyklu Jak funkcjonuje edytor. Długo zastanawiałem się, jak Wam w ciekawy sposób zaprezentować edytor i jego funkcje. Nie chciałem robić kolejnego nudnego tutorialu, w którym tłumaczy się wszystkie podstawowe opcje i dlatego postanowiłem zrobić serię filmików z cyklu Za kulisami, gdzie będę pokazywał, jak ja osobiście robię moje prywatne scenariusze. Dzisiejszy scenariusz wakacyjny ICE. Filmik, ci, którzy znają, to widzieli, jak prowadzę pociąg w tym scenariuszu. Ci, co nie widzieli mojego filmiku, zapraszam serdecznie do obejrzenia tego filmiku. Link podany jest o tutaj. Już znajdujemy się w grze i dzisiaj pokażę Wam, jak robiłem scenariusz wakacyjny ICE. Do tego celu otwieramy edytor. Musimy tutaj na scenariusze przełączyć. Scenariusz rozgrywa się na trasie Lübeck do Kiel. Mamy tutaj. Teraz robimy nowy scenariusz. Robimy scenariusz standardowy. Wpisujemy nazwę. I ustawiamy punkt startowy, który jest w Lübeck. Z Lübeck startujemy. I dlatego ustawiamy punkt startowy tam, gdzie praktycznie zaczynamy scenariusz. Dobra. Od czego zawsze zaczynam? Ja zaczynam zawsze od ustawień scenariusza. Tutaj po prawej stronie, przypnę to, żeby nie znikało. Tutaj mamy wszystkie ustawienia, co w scenariuszu praktycznie się znajduje. Najpierw tutaj mamy ustawiony tytuł, te dwa opisy. To jest pierwszy jest opis, który będzie pokazywany w grze, jak wejdziemy w scenariusze i tam klikniemy na nasz scenariusz, to tutaj się pojawi właśnie opis. Tutaj w zasadzie też mogę wpisać wakacyjny ICE. W zasadzie można tutaj wpisać więcej, ale że to są scenariusze, które nie są jakoś opublikowane, więc w zasadzie te pola tutaj zostawiam otwarte. Data. Ważne jest, żeby ustawić datę. Scenariusz rozgrywa się latem. Powiedzmy, że będzie w sierpniu. Zróbmy tutaj, nie wiem, pomyślmy chwilkę, 10 sierpnia 2010, może nie, zróbmy 2022, żeby nie było. Te gwiazdki tutaj to jest poziom trudności. To też jest w zasadzie tylko do opisu scenariusza, jeżeli byśmy scenariusz publikowali. Ja tutaj mogę wpisać 3, wtedy się 3 gwiazdki pojawią. Tutaj jest mniej więcej czas przejazdu. Ja wiem już, że to jest 60 minut plus minus. Kolejna opcja jest to opcja, o której ma wystartować scenariusz. Ja się zdecydowałem na godzinę 14, że o godzinie 14 będziemy odjeżdżać, ale ustawię 13:57 ze względu na to, że będę chciał, żeby zanim my odjedziemy, żeby również inne pociągi wjeżdżały i wyjeżdżały ze stacji. Dlatego ustawię 3 minuty wcześniej. W tym czasie do godziny 14 to są 3 minuty. Do tego momentu wpuszczę już pasażerów, pociąg już przygotuje do jazdy i będziemy po prostu widzieć, jak pociągi KI wjeżdżają i wyjeżdżają ze stacji. Jak to zrobić, to zaraz Wam pokażę. Tutaj ustawiamy porę roku, lato jest już ok.
tutaj jest pogoda. Jeżeli robicie scenariusze, to odradzam używania pogody, która jest praktycznie bez żadnego 3D. Bo to są takie standardowe pogody, które po prostu wyglądają jak w komiksie. Których po prostu ja osobiście nie lubię. No, ta gra potrafi już swoje wyciągnąć, jeżeli chodzi o grafikę, dlatego uważam, że te zwykłe pogody nie są zbyt fajne. Jeżeli chcecie sobie ustawić pogodę, szukajcie, gdzie są znaczki 3D. To są już te ładniejsze pogody. Tutaj macie pogodnie, pochmurno, mgliście, deszczowo, burzowo i tak dalej. Ale ja również tych nie używam. Ja używam dodatku pogodowego, który sobie dokupiłem do Train Simulatora. Muszę go tylko aktywować. I mi się tutaj pojawią APEP. Wiem, że to są dodatki pogodowe właśnie z dodatkowego programu. I ja sobie wybiorę pogodnie z lekkim wiaterkiem. W końcu lato. Ładna pogoda ma być. I żeby to fajnie wyglądało, ustawimy sobie tak. Dobra. To są podstawowe informacje. Tutaj tych opcji w zasadzie nigdy nie używałem. Są to opcje do ustawienia, że scenariusz ma być wystartowany w kabinie, a nie z zewnątrz. Że tutaj są ustawienia do sterowania pociągu, że pociąg możemy w łatwy sposób kontrolować albo w skomplikowany. I tutaj jest jeszcze, że pociąg w jeździe możemy wystartować, ale jak mówiłem, tych opcji nie korzystałem z tych opcji, więc nie musimy tutaj nic zaznaczać. Jesteśmy na dworcu głównym w Lübeck. Tak wygląda dworzec główny. My musimy teraz pociąg ustawić, ale żeby go ustawić, tutaj są pociągi. Może kilka słów do tego okienka tutaj, bo to jest jedno z najważniejszych okienek, którym się będziemy posługiwać. Te trzy ikonki tutaj na górze nas nie interesują, bo to są ikonki do tworzenia własnych map, do tworzenia własnych torowisk. Więc te ikonki tutaj nas nie interesują. Najważniejsza ikonka jest tutaj, narzędzia scenariusza. To są podstawowe narzędzia, kopiuj, wklej, pokaż, usuń. Tutaj jest miarka, można sobie zmierzyć, jak długa jest na przykład lokomotywa, albo odcinek, jaki jest długi. Tutaj się pojawia, że przykładowo ten odcinek tutaj ma 31, prawie 32 metry. Cofnij dalej. Maszynista, bardzo ważna opcja, zaraz zobaczycie dlaczego. Przejedź do, wypuść pasażerów, zatankuj, podłącz albo odepnij wagony. Instrukcja wyzwalacza, to też wam pokażę, co to jest. Rozkład jazdy i tutaj jest opcja wybierz. Pod spodem to są lokomotywy, to są wagony, to są składy. To są znaczniki scenariusza, czyli jak mamy, oglądamy sobie trasę w edytorze, możemy sobie powiedzieć, że w tym miejscu chciałbym zrobić scenariusz i możemy tutaj postawić nowy znacznik, który po prostu nas przeniesie do innego scenariusza. Tutaj są... Jest infrastruktura torowiska. Tutaj są markery, znaczniki. Też będę wam pokazywał, jak się markery używa. Albo punkty docelowe. Tutaj są budynki. Ale tutaj mam akurat pusto, bo jeszcze nic nie mam zaznaczone. Tutaj są przedmioty. Na przykład samochody. Albo ludzie,
Również są samoloty, no w zasadzie wszystko, co możemy w scenariuszu użyć. Tutaj są efekty, dźwięki. I tutaj mamy przedmioty, które są po prostu, no, inne. Tutaj mamy na przykład hałdę kamieni, albo taką okrągłą. Czekajcie, trochę przybliżę, żeby było lepiej widać. Możemy po prostu sobie gdzieś tutaj hałdę kamieni położyć. Albo powiedzieć, że ta hałda leży na torowisku, torowisko jest przykryte. I tak dalej, i tak dalej. Możemy ją usunąć, żeby nie było. Tutaj też są jakieś doniczki z kwiatami, tutaj są też również samochody, place zabaw i tak dalej. Także tutaj górne to jest praktycznie do pociągów, a dolne to jest, no powiem, że do wyglądu. Ważna opcja jeszcze, ten kwadracik tutaj ze strzałką. Jeżeli na niego klikniemy, pojawi nam się po tej stronie to, co mamy w grze. Cała zawartość naszej gry. I tutaj musimy aktywować, co chcemy użyć do scenariusza. Na przykład tutaj, jak widać, mamy tylko Bauraje 218 albo Gravitę, Void Gravita, ale my chcemy zrobić scenariusz pociągiem ICE Dieslu, więc musimy go najpierw znaleźć. Muszę się tutaj troszeczkę rozejrzeć, bo ja też nie bardzo pamiętam, gdzie co wszystko jest. Tutaj mam ICE TD. Jest to nasz pociąg, który będziemy używać do przejazdu. Nasz główny bohater tego scenariusza. Do tego chciałbym... Możemy 204 zaznaczyć, która będzie gdzieś na boku stała. Możemy również zaznaczyć 187, a nie, niekoniecznie. Vectrona bym chciał. Tutaj mamy spalinowego Vectrona, którego będziemy potrzebować również do scenariusza, ponieważ będziemy jechać drogą niezelektryfikowaną. Potrzebujemy spalinowych maszyn. To jest 193, to jest zwykły Vectron, 187 jest Trax AC3, Euro Dual, a też mogę go zaznaczyć. Tutaj są również Vectrony. Chciałbym jeszcze... A nie, Void Gravity mam, jest zaznaczona, to dobrze. Do tego chciałbym jeszcze zaznaczyć to tutaj. Wszystko, co mam w 3D Zug, albo 3D Zug, to są moje dokupione dodatki, jak specjalne wagony, jak specjalne pociągi. Praktycznie to jest wszystko to, co ja mam dokupione do pociągów KI. Tak mi jeszcze przyszło do głowy, że ze spalinowych pociągów to mamy jeszcze tutaj Ludmiłę, która się znajduje tu. Zaznaczę jeszcze Konstanz Willingen trasę, ponieważ mogę potrzebować tutaj do przedmiotów kilka rzeczy. Praktycznie to, co my tutaj zaznaczymy, to nam się wszystko tutaj w tym okienku będzie pojawiać. Jeżeli stoi nazwa linii kolejowej, w tym przypadku Konstanz Willingen, jeżeli to zaznaczymy, to nam się pojawi to, co w tym scenariuszu, to, co na tej mapie zostało użyte, wszystkie przedmioty i wszystkie pociągi. Jeżeli to są z nazwy tylko i wyłącznie lokomotywy, to będą nam się tylko lokomotywy pojawiać. Dobra. To na razie tyle z przygotowania. My zaczniemy ustawiać pociągi. Ja zazwyczaj zaczynam tworzenie scenariusza od pociągu, którym jadę osobiście, którym jadę ja. W tym przypadku mamy pociąg ICE Turbo Diesel. Wchodzimy tutaj na składy, ponieważ chcę kompletny skład, kompletny pociąg chcę mieć. Jeżeli bym tutaj, mogę go sam złożyć, musiałbym wtedy tylko wybrać tutaj lokomotywy i tendry. Tutaj musiałbym znaleźć człon sterujący.
i tutaj są również wagony, ale wolę mieć od razu złożony cały pociąg, dlatego zrobimy tak. Pociąg mamy poskładany, pociąg mamy przygotowany praktycznie do jazdy. Muszę tylko zobaczyć. Wiem z doświadczenia, że będziemy wyjeżdżać w tą stronę i muszę zobaczyć, żeby to teraz ładnie wyglądało. Zmieści się cały pociąg pod dachem? Zmieści się. Z guzikiem Shift. Trzymam guzik Shift, klikam na pociąg. Jak widać, pociąg jest cały na czerwono, czyli cały skład wybrałem. Chcę teraz cały skład przesunąć. Z guzikiem Shift trzymając, łapię za pociąg i go przesuwam tak, żeby stał pod dachem. Tu jest OK. Zobaczę tu, nie, tutaj nie. Troszeczkę za daleko go przesunąłem. Klikniemy jeszcze raz. Przesuńmy go. Tutaj. Z tyłu jestem pod dachem. No, nie to torowisko. Z tyłu jestem pod dachem, z przodu nie bardzo. No, pod dachem to tak trochę ciężko jest. Teraz będę. Teraz powinno być ok. Ja teraz jestem zmieszczony. Dobra, to jest nasz pociąg, którym będziemy jechać. Co musimy teraz zrobić? Teraz musimy ustawić maszynistę. Klikamy tutaj na tą, na tego faceta w czapce. To jest nasz maszynista. Klikamy na wagon sterujący. Pojawia się nam tutaj taki niebieski punkt i to oznacza, że ten pociąg jest aktywny. Ten pociąg jest przygotowany w zasadzie do jazdy. Teraz musimy dla tego składu ustalić rozkład jazdy. Wchodzimy tutaj, nie musimy na niego klikać. Tutaj jest maszynista, mówi nam, jeżeli się nad pociągiem świeci niebieski maszynista, to nam mówi, że ten pociąg jest już uwzględniony w rozkładzie jazdy, który jest tutaj. Skład 1, bo to jest nasz pierwszy pociąg, możemy go nazwać ICETD. Specjalny i tutaj widzicie 13:57, ustawię mu godzinę 14:00. O tej godzinie będzie odjazd tego pociągu i bardzo ważne, musimy zaznaczyć tutaj koło tej lokomotywy, musimy zaznaczyć to okienko, ponieważ ta opcja mówi nam o tym, że my jedziemy tym pociągiem. Ten pociąg nie będzie się samodzielnie poruszał. Jeżeli byśmy tej opcji tutaj nie zaznaczyli, to pociąg byłby zwykłym pociągiem KI, który jechałby od punktu A do punktu B. Tutaj jest ustawienie priorytetu. Mamy pusty tabor, międzynarodowy, ekspresowy, osobowy, osobowy podmiejski i tak dalej. Im niżej zaznaczone, tym niższy priorytet. To się praktycznie ustawia po to, żeby pociągi, kolejność pociągów w przejazdach w przejazdach po torowisku była ustalona. My mamy ICE, czyli ekspres osobowy, tak też go zostawimy. ICETD. Tutaj możemy zobaczyć trasę. Zaraz wam to pokażę, tą opcję. My jeszcze nie zaznaczyliśmy, nie zaznaczyliśmy trasy, więc dlatego tutaj jeszcze nie jest nic pokazane. Nasz pociąg też się świeci na szaro. Tutaj ta opcja, jeżeli mamy zaznaczony ICETD, to tutaj obojętnie, gdzie byśmy się na trasie nie znajdowali, klikając tutaj na ten znaczek, od razu nas przekierowuje do naszego składu, do składu, który jest tutaj zaznaczony. Tutaj jeszcze opis ikonek, tutaj mamy zapisz,
Klikając na to, zapisujemy zmiany, które dokonały się w scenariuszu. Usuń, zaznacz, odznacz wszystko, zaznacz wszystko do góry, na dół. Tutaj można grupować, przejedź do, wysadź pasażerów, zatankuj, przyłącz z przodu, przyłącz z tyłu, zostaw, instrukcje wyzwalacza, koniec, stacja ostateczna. Tutaj jest punkt nawigacyjny. Tych dwóch opcji nigdy nie używałem. To są opcje do opisów przy dobrze zrobionym scenariuszu i przy źle zrobionym scenariuszu. To są po prostu skrypty. Ale tych skryptów nie używałem, więc zostawię je. Tutaj patrzę właśnie na mapę. Zielone kreski oznacza perony, żółte kreski oznacza zazwyczaj torowisko dla pociągów towarowych. Widzę, że tutaj muszę zmienić, bo postawiłem pociąg na torowisku dla towarowych, nie stoi w peronie. Jeżeli rzucimy okiem, to faktycznie nie stoję ani przy prawym peronie, ani przy lewym, czyli musimy złapać pociąg i go przestawić. I znowu, kurde, będziemy się bawić tutaj w ustawienia kamery. Postawię go po prawej stronie. Dobra, tak go też zostawię. Nawet jeżeli będzie... A, patrzcie, nawet nie wystaje. Także tutaj jest wszystko ok. Wchodzimy jeszcze raz w nasz rozkład jazdy. Widzicie, nie stoi teraz pociąg na żółtej kresce, stoi na zielonej. Także stoi przy torowisku. Tutaj musimy jeszcze zaznaczyć, jest to przejazd pasażerski i chcemy, żeby pociąg na pierwszej stacji podjął pasażerów. Musimy tutaj tą drugą ikonkę również zaznaczyć. Ok. Mamy nasz pociąg, teraz jak ustalić mu trasę? Jeżeli kółkiem myszy oddalimy kamerę, widzimy tutaj kompletną trasę. Nasza trasa będzie stąd, praktycznie z tego miejsca, przez całą trasę biegła aż do Kilonii, chyba to będzie po polsku. A mniejsza z tym, wróćmy do tematu. Tutaj widzimy Kil, dworzec główny i tutaj możemy sobie wybrać torowisko. Teraz, co musimy zrobić, żeby pociąg przejechał od punktu A do punktu B? Otóż tutaj jest taka rączka. Klikamy na tą rączkę, ta rączka się tutaj pojawiła. Stoją tutaj też różne czerwone kreski, tutaj nam się również błąd pojawił, ale ten błąd nam zaraz zniknie. Tutaj wybieramy sobie, praktycznie możemy sobie to tak wyobrazić, że wystawiony palec pokazuje nam, w którą stronę, do którego miejsca pociąg ma dojechać. Klikamy na niego, klikamy tutaj strzałka z tym niebieskim prostokątem, żeby po prostu pokazać, w którą miejsce pociąg ma dojechać. Ja powiem, że chciałbym pociąg, żeby dojechał na tor pierwszy. A czemu nie? Klikamy tutaj na tą niebieską strzałkę i klikamy na zielone. Możecie sobie przybliżyć, żeby było łatwiej. Klikamy na zieloną kreskę i wtedy ta zielona kreska tutaj nam się pojawi. To jest nasz punkt, w którym mamy dojechać. Program sobie już przeliczył, ile będzie ta jazda mniej więcej trwała. Od godziny 14, o 14 mamy odjazd, do godziny 14:41 będziemy mniej więcej na tej stacji. To się podczas jazdy jeszcze zmieni, bo na pewno będziemy jeszcze mieli jakieś hamowanie, jeszcze będziemy musieli na pewno zwalniać, bo będą rozjazdy, bo będziemy pociąg mijać, albo nas będzie jakiś pociąg mijał, także to tutaj się i tak jeszcze będzie zmieniać.
każdy scenariusz potrzebuje również stację końcową, bo bez stacji końcowej będzie nam wyskakiwał błąd, że nasz pociąg nie ma stacji końcowej i nie można skończyć scenariusza, nie można wystartować nawet scenariusza. Klikamy na ten kwadracik nam się tutaj pojawia, robimy to samo co tutaj z tym wskaźnikiem, klikamy na strzałkę i chcę, żeby nasza stacja końcowa, żeby koniec scenariusza był na torze pierwszym, praktycznie po tym jak dojedziemy, wysadzimy pasażerów, żeby po prostu w tym miejscu się scenariusz skończył. I teraz, jak widzicie, pojawiła się na mapie taka gruba czerwona kreska. Ta gruba czerwona kreska to jest nic innego jak nasz przejazd. Po tej kresce będzie nasz pociąg jechał. Co my teraz musimy zrobić? Musimy teraz całą tą kreskę od stacji praktycznie A do stacji B zobaczyć, czy prawidłowo będziemy jechać. Ta kreska ustawia się automatycznie. To znaczy, że jeżeli nie będziemy uważać, będzie nasz pociąg jechał bez większego powodu po lewym torze, po torze o kierunku przeciwnym. Dlatego musimy za każdym razem, jeżeli zrobimy punkt A i punkt B, musimy, inaczej powiem, za każdym razem, kiedy ustawimy punkt startowy i punkt końcowy, musimy zobaczyć, czy nasz pociąg jedzie po prawym torze. Ja bardzo nie lubię jechać po lewym torze bez powodu, chyba że sam to zaprogramuję tutaj, bo można. Tu wiem, że jest rozjazd, jest ok. Tu mamy przejazd przez stację, też nic nie musimy tutaj z tym robić. Tutaj już widzicie, tu jedziemy po prawym torze, ale komputer sobie stwierdził, że tutaj musimy przejechać na lewy. W zasadzie to tutaj nie jest błędem, ze względu na to, że my tutaj po tym lewym torze będziemy jechać przez las. Jest to linia taka, ona jest pojedyncza ta linia i dlatego akurat tutaj w tym miejscu akurat jest wszystko ok. Tu będziemy jechać po tym jednym torze. Tutaj zostawię przejazd, przelot przez tą stację, bo w zasadzie my się tu nie musimy zatrzymywać, więc tutaj nie będzie puszczał pociągu przez tą stację. Zapiszę sobie tylko nazwę tej stacji, bo możemy tutaj ustawić jakiś pociąg, pociąg KI, który będziemy po prostu mijać. Pansdorf Platform 2. Tu jest OK. I tutaj te kwadraciki z numerem to jest kilometr, to są te kilometry linii. Kilometry? Czy to będzie w metrach? Czyli praktycznie 14 km i 800 metrów. To chyba będzie 14 km, to będą tablice hektometryczne. 14 km i 600 metrów i tak dalej. 13 km, 400 metrów, żebyśmy po prostu wiedzieli, w którym miejscu coś ustawić. Tutaj ten przelot mogę też zostawić lewym torem. Trochę oddalę, żeby to przyspieszyć. Tutaj jest rozjazd. Żółta kreska tutaj, jeżeli mamy dwa torowiska i jest żółta kreska, to jest ustawienie zwrotnicy. Po prostu pokazuje tutaj nam na rozkładzie jazdy, w którą stronę jest zwrotnica ustawiona. Na przykład tutaj powiedziałbym, że nie jest potrzebna jazda po torze przeciwnym. Bo tutaj ten odcinek torowiska mamy podwójny, więc tutaj, jak widzicie, lecimy po lewym torze cały czas. Więc
można by było to skorygować i żeby to po prostu było fajniej. Tutaj nas wprawdzie wrzuci z powrotem na tą trasę, ale ja nie chcę, żeby nas po lewym torze cały czas ciągnęło. Jak to teraz zrobić? Możemy to zrobić na dwa różne sposoby. Oba sposoby wam pokażę. Pierwszym z nich jest ustawienie przelotu. Tutaj za pomocą ręki klikamy na nią, pojawia nam się tutaj kolejna łapka. Musimy ją podnieść do góry, ponieważ ona nam się w tym momencie pojawiła pod stacją docelową, dlatego są tutaj czerwone kreski i jest błąd. Musimy zaznaczyć do góry. Tutaj nam się pojawił błąd krytyczny ze względu na to, że jest przelot nieustawiony. Klikamy na stację, na ten tor pierwszy. Tutaj widzicie, czerwona kreska już się pojawiła po prawej stronie, ale tutaj musimy wpisać inną wartość niż 0. Ja wpisuję zazwyczaj 1, klikam Enter. Możemy tutaj 1 wpisać, możemy tutaj wpisać 40, możemy tu wpisać... to jest praktycznie przejazd. Jeżeli byśmy tutaj 0 zostawili, to gra by powiedziała, że my się musimy w tym miejscu zatrzymać. Że praktycznie tutaj jest punkt do zatrzymania. Dlatego ważne jest, że jeżeli chcemy zrobić przelot przez jakąś stację, żeby tutaj wpisać cyfrę większą niż 0. Może to być 1, może to być 100, może to być no, jakakolwiek inna cyfra. Ważne jest, żeby nie było 0, bo 0 będzie nam mówiło o tym, że my się mamy w tym miejscu zatrzymać. Dobra, to jest jedna opcja, jak zrobić przelot przez stację. Druga opcja jest, to usuniemy teraz. Druga opcja, tutaj nam przeliczyło już tak jak było. Druga opcja jest używanie wskaźnika przejazdu. Punkt nawigacyjny, klikamy na punkt nawigacyjny, pojawia nam się chorągiewka. Tą chorągiewkę musimy przestawić do góry, ze względu na to, że ona ma być przed naszą stacją docelową. I tak samo jak tam, ustawiamy tutaj, że chcemy przejechać przez tor pierwszy. I tutaj już, jeżeli używamy punktu nawigacyjnego, to my tutaj nic nie musimy już więcej ustawiać. Jak widzicie, te opcje są też tutaj wygaszone, że praktycznie nie można tutaj nic zrobić. To jest tylko i wyłącznie pokazanie, że pociąg ma tędy przejechać, a nie inną drogą. Okej, teraz tak. Tu mamy ustawione. Tutaj widzę, że jest ten sam problem. A nie, to tutaj ustawialiśmy. Patrzymy dalej. Tu jest ok, bo jest pojedynczy tor. Tym pojedynczym torem będziemy jechać. Tą nazwę Eutin też sobie zapiszę. Ustawimy tam pociąg towarowy na torze numer 2. Plun, przelecimy przez tor numer 2. W zasadzie to też jest ok. Jesteśmy pociągiem Intercity, czyli mamy praktycznie największy priorytet na niemieckich torach. Czyli każde inne pociągi będą stać i będą czekać, aż my przejedziemy. Tu jest ok. Tu nas puści przez tor numer 3. Tutaj mogę zrobić... Nie wiem, czy się zmieszczę. Tu mógłbym zrobić, że my zatrzymamy się na sygnale i będziemy musieli puścić pociąg regionalny, który się tutaj zatrzyma. Ascheberg się nazywa i tu w tym miejscu, ja sobie to tutaj
zaznaczę na kartce. Musicie, jeżeli robicie scenariusze, to taka moja rada, miejcie zawsze kartkę i długopis pod ręką, bo naprawdę, żeby to tak z pamięci wszystko ogarnąć, to tak nie bardzo jest możliwe, dlatego ja sobie bardzo często zapisuję, co w którym miejscu mam zrobić, żeby później to po prostu troszeczkę szybciej szło. Ascheberg, okej. Ascheberg, zrobimy tutaj poczekalnię. Żeby zrobić poczekalnię, zrobimy tutaj przejedź do. Klikamy na górę. Klikamy tutaj, żeby się w Aschebergu zatrzymał. Zostawiamy tutaj 0. On tutaj dojedzie 14:27. Tak zrobimy. Tutaj jest taki zegareczek. Ten zegarek powie mi, że... To znaczy, zaznaczając ten zegarek, mówię, że chcę tutaj poczekać. I tutaj sobie ustawiam czas. Ile chcę tutaj stać. 14:27 jest przyjazd, 14:27 jest odjazd. Tutaj pasażerów nie będziemy wpuszczać, tutaj zrobimy tylko taką zwykłą, najzwyklejszą mijankę. Ja sobie dam na to 2 minuty, starczy mi? Nie, zrobię 3, zrobimy 30. To będą nawet 4. Nie, 3 minuty i 20 sekund. I tak zostawię. Tutaj w tym miejscu nasz pociąg się zatrzyma. Będziemy musieli się zatrzymać. Praktycznie będziemy musieli 3 minuty odstać. I pociąg, który ustawię tutaj gdzieś na trasie, on podjedzie do stacji. Na tej stacji się zatrzyma i my będziemy mogli dopiero przejechać dalej. Jak to zrobię, zaraz wam pokażę. Patrzymy dalej. To jest dość długa trasa, więc musimy bardzo dużo rzeczy sprawdzać i trochę to trwa. Tam był przelot przez stację, to tam jest ok wszystko. Tutaj też jest przelot przez stację, ale widzieliście, zazwyczaj nas puszczało przez lewy tor. Tutaj sobie gra postanowiła, że na prawym torze mamy przejechać. Siódmy kilometr, w zasadzie my się tutaj już pomału zbliżamy. Tutaj jest też przejazd przez lewy tor. Ach, i tutaj już jesteśmy prawie, że Kiel. Ale tutaj chcę, żeby był przejazd przez stację po prawym torze. Robimy tutaj punkt nawigacyjny, zaznaczamy. He? Coś mi tutaj źle zrobił, bo on mi tutaj zaznaczył, że mam dojechać do Kiel najpierw i mam wrócić tutaj. Popatrzmy. Nie, to ja to usunę i zostawię. Nie wiem, dlaczego tak zdecydowała gra. A, już widzę. Ona nas puściła po torze, po przelocie, bo to jest przystanek osobowy. Przystanek osobowy jest tylko i wyłącznie po jednej stronie, czyli praktycznie pociągi, które tutaj na tą stację wjeżdżają, wjeżdżają albo z tej strony, albo z tej strony, albo z prawej, albo z lewej. A nas puściło przez objazd tej stacji. To jest zwykły, najzwyklejszy przystanek osobowy, więc nie muszę tutaj w zasadzie nic zmieniać. Tu jest tak, tutaj jest bocznica towarowa. Widać to po bardzo dużej ilości żółtych kresek. Żółte kreski to są w zasadzie bocznice towarowe. Żółte kreski, bocznice towarowe, pomarańczowe kreski są zwrotnice, zielone kreski są stacje. Tak to sobie można zapamiętać. Okej, niby mamy tutaj wszystko. Błędów żadnych nie ma. Mamy ustawiony rozkład jazdy dla tego pociągu. Nasz pociąg Intercity ma ustawiony rozkład jazdy.
W tym momencie klikam guzik F2. Zapisz zmiany w bieżącym scenariuszu. Można klikać, można zapisywać guzikiem F2, albo jak jesteście w rozkładzie jazdy, po prostu na tą dyskietkę tutaj nacisnąć. Ja w tym momencie zamykam scenariusz i robię jeden podstawowy przejazd, w którym patrzę jeszcze, czy wszystkie zwrotnice są dobrze ustawione, czy światła działają, czy pociągi KI jeżdżą. A nie, w zasadzie pociągów KI to my jeszcze nie mamy. I kontroluję, czy aby na pewno wszystko jest dobrze ustawione, jeżeli chodzi o rozkład jazdy. Po wykonanej próbnej jeździe możemy przejść do ustawienia pociągów KI na torze. Pociągi KI. Co byśmy tutaj mogli jeszcze zrobić? My będziemy tutaj 3 minuty stać. To jest bardziej niż pewne. Mógłbym zrobić, że na torze numer... Czekajcie, żeby nie było. Na torze numer 1, to jest ten tor tutaj, mógłbym zrobić, że o godzinie... Nie, mógłbym zrobić, że z tego toru pociąg będzie odjeżdżał. Tak też zrobię. Do tego celu zaznaczymy sobie, że potrzebuję lokomotywę. Weźmy sobie 101, która się znajduje w folderze VR. Oczywiście to jest 101, która jest Expert Line. To jest lokomotywa, która jest troszeczkę bardziej rozbudowana, dlatego lubię ją stosować również w scenariuszach. Do tego celu musimy ją w lokomotywach znaleźć. BR-101 V-Rod, czyli Verkehrsrod. To będzie nasza mała, czerwona lokomotywka. 101 mamy. Ta lokomotywa będzie miała... A czekajcie, tutaj chyba mam składy porobione. Sama lokomotywa. Niebieska lokomotywa. A jest tutaj. Zróbmy tutaj pociąg Intercity, który będzie stał tutaj. Tą lokomotywę usunę, bo widziałem tutaj lokomotywę, która była niebieska. Żeby było ciekawiej, ustawimy tą niebieską lokomotywę. Dobra. Sadzamy do niej maszynistę. Jak widzicie, maszynista, kontrolka maszynisty, czyli ta ikonka maszynisty, nie pojawiła się tutaj z przodu, pojawiła się z tyłu. To oznacza, że pociąg będzie jechał tyłem. Żeby to zrobić, żeby to zmienić, klikamy bez shifta, bo jeżeli byśmy kliknęli z shiftem, to by nam się cały skład zaznaczył. Bez shifta klikamy na lokomotywę. Tutaj są, tutaj jest taka strzałka. Odwracamy lokomotywę i teraz w tym momencie maszynista będzie jechał przodem. Ten skład, mamy maszynistę, mamy skład, ten skład pojawił nam się w rozkładzie jazdy. Skład 1 jest tutaj. Możemy przełączyć na skład 1. Nazwijmy go 101 KI Intercity. Tutaj nic nie zaznaczamy, bo to jest pociąg KI, my tego pociągu nie będziemy kierować. On ma odjechać o godzinie 13:58, czyli minutę po tym, jak my zaczniemy scenariusz. I w tym momencie muszę tutaj popatrzeć, ponieważ go chcę puścić po zelektryfikowanej drodze, ale go bym chętniej puścił w stronę portalu.
tu jest portal. Dlaczego szukam portalu? Jeżeli pociąg puszczę w stronę portalu, to ten pociąg zniknie. Nie będzie go później w scenariuszu. Po tym, jak ten pociąg do tego portalu dojedzie, on zniknie. Czyli odciążamy pamięć scenariusza poprzez wykasowanie pociągu, który dojechał na swój do swojego miejsca docelowego. Dlatego staram się, jeżeli robię pociągi KI, to staram się je puszczać do portali, żeby po prostu odciążyć scenariusz. Żeby dojechać, żeby puścić pociąg do portalu, ustawiamy mu kierunek, wybieramy tutaj tą strzałkę i klikamy na portal, do którego on się ma skierować. Więcej nic nie musimy robić. Ten pociąg dojedzie do portalu o 14:01. Także wszystko jest tutaj tak, jak być powinno. Ten pociąg odjedzie ze stacji minutę po tym, jak my zaczniemy scenariusz. Dojedzie do tego portalu i on w tym miejscu zniknie i on mi też zwolni torowisko, żebym ja mógł tędy przejechać, bo my w tym momencie jedziemy po tym samym torowisku. Jeżeli go bym nie wykasował ze scenariusza, to mógłby być problem pokazywać mi, że uwaga, kolizja. Że mam przed sobą kolizję i scenariusz mógłby nie być tak, jak być powinien. Patrzę tutaj, co jeszcze są za torowiska. Tutaj są żeberka. Bo praktycznie ten tor tutaj towarowy, on tu idzie, ale on idzie tutaj, on jest tutaj ślepy, czyli z niego nie można odjechać. Ale to nic nie szkodzi. Zróbmy teraz... tutaj mamy już jeden pociąg. Zróbmy teraz pociąg Intercity, który będzie jechał w stronę przeciwną. Tutaj są te portale, co tam skierowałem, o ten pociąg praktycznie. Ten 101 po dojeździe do tego portalu, tutaj trochę przybliżę, żeby było lepiej widać. Po dojeździe do tego portalu będzie wyłączona, będzie skasowana, nie będzie tego pociągu więcej. My zróbmy teraz tak, że wpuścimy pociąg Intercity tutaj. To jest taki sam pociąg Intercity jak nasz. Zaznaczę. Oj, postawiłem go dokładnie na portalu i nie będę go mógł kliknąć. Muszę go trochę przesunąć. Maszynisty już kliknąłem, to jest OK. I ten pociąg, po tym jak żeśmy ustawili maszynistę, pojawił się tutaj. Jeżeli nie chcecie, to tych pociągów nie musicie nazywać, ja sobie po prostu nazywam, żebym mniej więcej wiedział, jaki to jest pociąg, w którym miejscu on się znajduje. Intercity Express TD KI. I ten pociąg puścimy tak, żeby on dojechał na tor 5. Zaraz zobaczymy, ile mu zajmie dojazd na tor 5. Czyli praktycznie on dojedzie 2 minuty po tym, jak my wystartujemy scenariusz, czyli minutę, one będą jechać w takiej kolejności, że najpierw ten pojedzie, ten wyjedzie ze stacji, potem ten Intercity przyjedzie na tor 5 i my praktycznie będziemy mogli wyjechać ze stacji na samym końcu. Jeszcze się tak rozglądam tutaj, czy mógłbym jakiś towarowy gdzieś tutaj postawić, wpuścić, ale będzie bardzo ciężko ze względu na to, że towarowym mógłbym przejechać tylko i wyłącznie przez to miejsce, ale w tym miejscu już mam puszczone 2 pociągi i mogłoby dojść do tego, że scenariusz wywalałby błędy w tym miejscu, bo się krzyżują linie kolejowe. Jeżeli robicie scenariusze, starajcie się nie robić tak, żeby linie kolejowe się jakoś krzyżowały ze względu na to, że po prostu robią się cyrki później. Tutaj jeszcze patrzę, bo tym miejscem
Nawet są w tym momencie trzy pociągi puszczone. A nie, my jedziemy tym torem, to jest wszystko ok. Myślałem, że my będziemy jechać też tutaj przez to miejsce, dlatego się tak teraz przez chwilę zastanowiłem. Maszynista ma jechać do i to wszystko. Tutaj nic nie musimy też klikać, nic nie musimy tutaj też u maszynisty zaznaczyć. To jest pociąg KI, który ma automatycznie przejechać od punktu A do punktu B. I tak jest dobrze, tak, to jest tak właśnie jak być powinno. W tym momencie postanowiliśmy, że na stacji Pansdorf postawimy pociąg, regionalny pociąg, który będziemy mijać. Do tego celu tutaj, jeżeli nie mamy tutaj zaznaczonego przypięcia, to okienko się wprawdzie chowa, ale jeżeli na nie najedziemy i klikniemy tutaj na znacznik trasy, tutaj są wszystkie stacje, które są na tej linii kolejowej. My sobie powiedzieliśmy, że Pansdorf. Zaznaczamy Pansdorf, zaznaczamy play. I znajdujemy się w tym momencie w miejscu, w którym chcieliśmy postawić pociąg regionalny. Ja bym się tutaj zdecydował na Chomika, czyli na pociąg 442, na Bauraje 442. Muszę go tylko znaleźć i go aktywować. Tutaj jest Bauraje 442, pak 01. I on się w tym momencie tutaj po prawej stronie powinien pojawić. Muszę go tylko znaleźć. Tu jest Talent 2, Bauraje 442. Są z czteroma wagonami i 8 wagonów. Zobaczmy 8 wagonów, czy się zmieszczą na tej stacji. Zmieszczą się. Powinny się zmieścić. Ustawię go tutaj. Zmieścił się, jest wszystko ok. Jako, że ten pociąg nigdzie nie ma jechać, on ma tylko tutaj w tym stać, więc my nie musimy mu ani maszynisty dawać, ani nic. Ten pociąg po prostu będziemy tutaj mijać w tym miejscu. Jedyne, co musimy sprawdzić, to musimy sprawdzić, czy nie ma żadnego błędu ze względu na to, że czasami możemy się, jeżeli mamy więcej torów i postawimy pociąg na naszym torze, na naszej linii, to może być tak, że pojawi się błąd o kolizji, że my mamy pociąg przed sobą i ten pociąg po prostu nas blokuje. I w ten sposób też nie będziemy mogli przejechać tego scenariusza. Tutaj w tym miejscu Pansdorf, stoi sobie pociąg na stacji, my go będziemy tutaj mijać przelotem i wszystko jest tutaj ustawione. Dobra, kolejnym pociągiem KI miał być na Eutin. Przenosimy się na Eutin. Tutaj musimy się rozejrzeć, bo czasami spawnujemy się pod stacją, dlatego musimy się tutaj troszeczkę do góry tak przenieść. Jest to stacja Eutin. Z tego, co ja kojarzę, to tutaj my będziemy jechać prawym torem. Bynajmniej tak ustawialiśmy. Tak jest, my jedziemy platformą pierwszą. Tutaj bym chętnie chciał postawić pociąg towarowy. Musimy tylko pociąg towarowy taki wybrać pociąg towarowy, żeby miał to sens, bo że możemy tutaj w zasadzie postawić każdy jeden pociąg, ale nie zapomnijmy o tym, że my tutaj jesteśmy na linii nieselektryfikowanej i będzie bardzo głupio wyglądało, jeżeli będziemy mieli tutaj pociąg z lokomotywą elektryczną. Oprócz Eurodualu, Eurodual jest lokomotywą elektryczną i dieslową, dlatego Eurodual jeszcze by tutaj miało jakieś takie dobre znaczenie. My wspominaliśmy, że będziemy tutaj robić pociąg towarowy. Weźmy do tego celu dieslowego Vectrona. A nie, to jest 245, a to jest diesel od Traxa. To jest lokomotywa dieslowa
od Bombardiera. Jest to Trax 245. W zasadzie mógłbym. 247 jest Vectron spalinowy. Jako, że ja bardzo lubię Vectrony, więc wolę jednak Vectrona tutaj ustawić spalinowego. Co jest ważne, jeżeli mamy mijanki albo pociągi, które stoją i czekają na jakiś wyjazd, na przejazd i tak dalej, muszą stać przed semaforem, bo jeżeli będą stać za semaforem, będzie się od razu pojawiał błąd, że nie będzie można nic, że błąd scenariusza i będą się wtedy komplikacje pojawiać. Dobra, mamy Vectrona. Teraz wykorzystam mój pakiet z wagonami KI. Co by mu tutaj podpiąć? Możemy mu tutaj podpiąć. Ustawić. Miałem tutaj. Cak, mamy kontenery. Ten pociąg będzie tutaj stał, więc nie ma z tym problemów. Kontenery jest ok. Teraz wam coś pokażę. Ja wiem, że ustawiłem, że my będziemy po tym torze jechać. W tym momencie żaden błąd się nie świeci, ale jakbym ten pociąg przypadkiem postawił na tym torze, to nam się tutaj pojawi trójkąt z wykrzyknikiem i tutaj będzie napisane Static Consist Clash. To oznacza, że ten pociąg ICETD nasz ma przed sobą ten cały skład i w tym miejscu może dojść do kolizji i to jest, uwaga, musisz coś jeszcze skontrolować. Przestawiamy pociąg z powrotem tu, gdzie powinien. Tyle tylko, że za semafor. Tutaj ten błąd jest jeszcze, ale to dlatego, że musimy pozwolić programowi jeszcze raz przeliczyć to. Nie to chciałem. Widzicie, on se program przeliczył. Ja daję zazwyczaj jeszcze jedną łapkę, gdzie się tutaj robię, żeby program sobie to po prostu na nowo przeliczył. Błąd zniknął, więc droga jest wolna. Ja to jeszcze raz skontroluję, jeszcze raz zrobię przejazd. Jeżeli coś będzie źle, to jeszcze poprawię, ale już tego nie będę wam pokazywał, bo to najważniejsze zrobione jest. W tym momencie jest praktycznie doszlifowanie scenariusza do tego stanu, żeby po prostu wszystko miało ręce i nogi. To jest to, co najważniejsze, to wam pokazałem, jak wygląda robienie scenariusza. Ja się z wami pomału żegnam. Jeżeli wam się podobało, zostawcie łapkę w górę, zostawcie lajka. Możecie również zostawić komentarz, co byście jeszcze chcieli wiedzieć. Ja postanowiłem, że swoje scenariusze będę właśnie jeszcze w ten sposób nagrywał i będę wam pokazywał w ten sposób, jak działa edytor. Tutaj akurat jest przykład pociągu pasażerskiego, ale będę wam jeszcze pokazywał pociągi towarowe, pociągi regionalne albo pociągi pospieszne. Także kilka filmików jeszcze z serii za kulisami na pewno będziecie widzieć. Dziękuję wam za wspólnie spędzony czas. Dziękuję wam za obejrzenie mojego filmika. Jak już wspomniałem, zostawcie łapkę w górę, jak się wam podobało. Zostawcie również komentarz. Zapraszam do zasubskrybowania mojego kanału. Ja się z wami żegnam. Widzimy się następnym razem. Trzymajcie się.